25 czerwca na stadionie przy ulicy Świerkowej zakończyła się trzecia edycja Działdowskiej Ligi Baseballu. W tym roku do finałów dotarły zespoły. Zespół Szkół Malinowo, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Działdowie, który po wygraniu play-off awansował do walki o medale. Mecze były dosyć zacięte, szczególnie mecze pomiędzy naszymi liceami. Natomiast Malinowo wygrało oba spotkania i po raz trzeci z kolei pod rząd zdobyło tytuł mistrza ligi trzeciej edycji. Na miejscu drugim uplasowały się zespół szkół nr 1 z Grunwaldzkiej, na trzecim Polna. Natomiast na miejscu czwartym gimnazjum nr 2 Jankesi, na miejscu piątym zespół szkół zawodowych Działdowo i na miejscu szóstym zespół szkół z Grudek. Działdowska Liga Baseballu spełnia ważną rolę w rozwoju tej dyscypliny sportu nie tylko w mieście, ale i w powiecie. Jest także dobrym przetarciem dla ligowców z naszego miasta, którzy w centralnej lidze baseballu dotarli do czwórki najlepszych, a to już sukces sam w sobie.